Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na porannym przeglądzie kryptowalut. Bitcoin ustanowił w nocy nowe ATH. No to zaczynamy. Zanim będzie o Bitcoinie, skupmy się na początku na Bitcoin Cash. Bo Bitcoin Cash wczoraj gigantyczne wzrosty. Jeżeli sobie zmierzymy procentowo od dołu, to kurs nam wzrósł o 70% w tydzień. Dziś, no i tutaj przebiliśmy 484 dolary. Lokalny szczyt. Dodajmy sobie kolejne szczyty, bo widzę, że coś tutaj się zaczyna powoli dziać. Kolejne szczyty mamy tutaj. Dobra. To jest taki wykres typowo bańkowy, czyli coraz bardziej stromo w górę. Kurs przebił wsparcie, znaczy opór, który już był na wcześniejszej linii trendu wzrostowego. Teraz jakie mamy opcje? Opcje mamy takie, że nastąpi korekta i będziemy kontynuowali wzrosty. Albo niestety takie, że szybki wzrost, realizacja zysków i niestety wracamy do punktu wyjścia. Jak to ugryźć? Zmieńmy może trochę interwał czasowy na 4 godziny, na mniejszy. Spróbujmy tutaj wyrysować jakieś linie od początku naszego wzrostu. Pierwsza linia. Następna linia będzie już bardziej pochylona. Idźmy z tego miejsca. Tak, i kolejna linia, którą tutaj można było wrysować, została już przebita. Tak, mamy taki wachlarzyk. Niektórzy korzystają też przy prognozowaniu kursu z wachlarza, ale to zupełnie inny wachlarz, nie tak jak tutaj narysowałem. Ta już została przebita, a nie będziemy jej robić przerywaną. Kasujmy. Tak, teraz jest ważny moment, bo w tym miejscu można próbować zakładać pozycję, bo dochodzimy do wsparcia na wcześniejszej linii trendu wzrostowego. Tu jednocześnie mamy wsparcie na tym trendzie wzrostowym, rysowanym na świeczkach 4-godzinnych. Więc ten rejon może być ciekawy do założenia pozycji długiej, czyli na wzrosty. Teraz zobaczmy jeszcze, jak to wygląda pod względem zniesień Fibonacciego. Jeżeli chodzi o zniesienia Fibonacciego, to kurs doszedł najpierw do 38%, odbił się nieznacznie i teraz spadł już do 50%. Prawie. No i przetestował tą linię od góry. No, dla mnie jeszcze ten poziom jednak wysoki jest, bo to typowo takie było probańkowe i ostatnia świeczka z bardzo dużym wolumenem sygnalizująca szczyt. Możemy iść dalej w górę, ale pasowałoby, żeby ta korekta jednak potrwała jakiś czas i bo tak to wzrosty mogą iść bardzo szybko, dynamicznie jeszcze w górę i w ciągu, nie wiem, jednego dnia albo dwóch dni osiągnąć 1000 dolarów, ale ryzyko jak dla mnie jest trochę duże, więc tutaj ja osobiście wolę poczekać niż zakładać pozycję w tym miejscu, bo no wygląda tutaj jakby ta świeczka była ostatnią świeczką szczytową i teraz powinna nastąpić jakaś korekta. Szczególnie, że widać, że ponad 50% tej świeczki to jest knot górny, czyli że sprzedający już realizowali zyski pod koniec dnia. Dobra, zostawmy sobie te linie. Ja poczekam na rozwój wydarzeń. Bitcoin. Tutaj sugerowałem, że może być głowa z ramionami. I okazało się, że w nocy mamy nowe ATH. Mocny wystrzał. Przejdźmy sobie na interwał jednogodzinowy. Tutaj w ciągu jednej godziny mocny wystrzał, korekta i przebicie ATH, kurs doszedł
do 6300 dolarów, no i wrócił nam poniżej wcześniejszego, poniżej tego ATH, który był wcześniej. Zrobimy sobie ją przerywaną. Teraz tak, pisałem też na TradingView, że przebicie tego ATH zaneguje tą formację głowy z ramionami. Ale tutaj mamy kilka formacji, które się nakłada. Szczególnie ciekawa jest ta tego klina zwyżkującego. Zobaczmy, że kurs doszedł do tej górnej zielonej bandy i nie przebił jej. Przez cały czas mieści się w tym klinie. Czy to od góry, czy od dołu, gdzieś to nam tutaj działa. Wygląda na to, jakby Bitcoin pozazdrościł Bitcoin Cash i pokazał, że jednak swoją siłę po wczorajszych wzrostach na Bitcoin Cash. No, mamy starcie różnych tutaj sił, które każdy gdzieś tam ciągnie w swoją stronę i wypadkową tego jest kurs, jaki mamy. To, że ustanowiliśmy ATH, może być też spowodowane tym, jak ktoś lubi plotki, że jednak Chiny cofną ban na kryptowaluty. I wszystko wróci do normy, czyli tak jak było już, nie wiem, z kilkanaście razy wcześniej. Chiny już wiele razy banowały Bitcoina i wiele razy to powodowało, że kurs nagle się załamywał. Po czym wszystko wracało do normy i okazywało się, że jednak nie banują i giełdy się rozwijają. Także ten scenariusz wcale by mnie nie zdziwił, bo był już przerabiany w historii Bitcoina wiele razy w Chinach. Także to już, powiedzmy, stało się taką tradycją chińską banowanie Bitcoina. Dlatego raczej staram się nie skupiać na tym, bo tutaj chyba ważniejsze według mnie będzie to, co się będzie działo na najbliższym forku SegWit 2x, jak z tego wyjdzie kurs. No i kreski pokazują nam, że zbliżamy się do jakiegoś rozwiązania. Tak naprawdę 16 to już jest na samym szczycie gdzieś tego klina. Nie wiem, czy akurat kurs dociągnie do 16. Prawdopodobnie nastąpi gdzieś wyjście górą czy dołem wcześniej. Dobra, kurs wyszedł, ustanowił nowe ATH. No i na razie się cofnął. Rysujmy sobie tutaj grubą niebieską nowe ATH. No i cóż więcej mogę powiedzieć? No mamy te ograniczenia od góry i od dołu. Jeżeli to jest ta ostatnia fala, to też już mówiłem o tym wcześniej, może być niekontrolowany wystrzał w górę, gdzie nie wiadomo, jak wysoko może kurs pójść. Ciężko tutaj wyrokować jakiś zasięg. O klinie też mówiłem, że może być fejkowe wyjście górą, żeby potem zawrócić i spaść. Opcji i scenariuszy jest bardzo dużo. Granie teraz na tym, w tym wąskim przedziale, no coraz mniejsze różnice są, powiedzmy, od góry tego do dołu to jest jakieś 10%, więc nie wiem, czy tu jest gra warta świeczki akurat teraz granie na Bitcoinie przy takim ruchach, które będą oscylowały gdzieś 10% max. Jeżeli będą większe, to już będziemy wychodzili czy to górą, czy dołem z klina. Zobaczmy, co się dzieje na innych walutach. Dash. No, Dash próbuje odbijać i zbliżać się do linii trendu. Przez cały czas się utrzymuje przy tej linii trendu wzrostowego, którą przebił. ETC. Tak, ETC wczoraj mieliśmy ładne odbicie na zwiększonym wolumenie, to prawda nie jakimś gigantycznym, ale widać, że ten wolumen zwiększył się tylko trochę, a już kurs, ładna zielona świeczka nam się pokazała z niedużym knotem od góry. I kurs utrzymuje się powyżej linii trendu wzrostowego. Czyli jest tutaj szansa na odbicie, ale to przez cały czas chyba w większości filmików mówię, że w tych liniach jest szansa na odbicie, ale to jest takie balansowanie na krawędzi, że można próbować łapać te odbicia, ale trzeba sobie ustawiać stop lossy zawsze, bo przy załamaniu na Bitcoinie, no bo jakieś większej zawierusze na kryptolutach może się to źle skończyć.
Na ETH też wczoraj duża świeczka, ale sprzedający uruchomili się już pod koniec dnia i wtedy duży knot od góry, ale gdzieś powoli, gdzieś w górę. Widać, jakby te dwie waluty próbowały odbijać. Lećmy dalej. Game. Bez zmian. Goldcoin. Typowo jakiś zakup spekulacyjny i powrót ceny na większym wolumenie. Tutaj jesteśmy w trendzie bocznym, lekko zwyżkującym. IOTA. Tutaj balansujemy na tej linii trendu spadkowego po przebiciu tej trendu wzrostowego. No i też to może być dobre miejsce gdzieś na próbowanie łapać dołka. Ale jak mówię, bez stop lossa lepiej nie ryzykować. Lisk. No Lisk, zbliżamy się też tutaj. Jak widać, niektóre, tak jak Bitcoin zbliża się już do tego klina wyżkującego do końca, tak jak Lisk też już się zbliża do jakiegoś tutaj finału. Za niedługo coś powinniśmy mieć rozstrzygnięcie. Albo rybki, albo akwarium. Bez końca nie będziemy szli tutaj w bok. Litecoin. Utrzymuje się poniżej tego wsparcia ostatniego, które stało się oporem, ale kurs nie spadł niżej, tylko utrzymuje się. A zobaczmy w stosunku do dolara. Kurs już dochodzi do końca tej trójkąta zwyżkującego, który już ta linia przybijana i odbił od wcześniejszego wsparcia, odbił, więc tak jak mówię. Ta linia też przez cały czas działa dłuższego czasu i też to miejsce może być dobre na odbicie, ale jak mieliśmy w tym miejscu odbicie ładne, kurs tylko doszedł nam, narysujemy sobie tutaj lokalny szczyt, doszedł do tego miejsca, no i niestety nie było siły na kontynuowanie wzrostów. Ale może tym razem będzie lepiej. Neo też może być dobre miejsce na odbicie przy dolnej bandzie. OMG. Tutaj również podobnie. Czy może kurs odbić? Bo widać, że już nie ma za bardzo większej chęci na spadki. Ale trzeba uważać również, jeżeli przebijemy to ten ostatni dołek. No jeżeli oczywiście zostanie przebita ta linia trendu wzrostowego, bo już kurs jest coraz bliżej niej. Pay. Tutaj, co się rzuca w oczy, to to, że po przebiciu tych wsparć na niektórych kryptowalutach, i Pay jest też dobrym przykładem, kurs nie ciągnie dalej w dół. Czyli tak, mieliśmy jakieś wsparcia, jakieś linie wsparcia, które zostały przebite. I powiedzmy, nawet pozamykały się komuś stop lossy, ale są tutaj też, to znaczy dwie rzeczy, że nie było dużo zleceń, dużo stop lossów nie było, które by pociągnęły kurs mocniej w dół. Na dwa, że nie ma znowu za dużo handlujących, którzy by czy to sprzedawali taniej, czy kupowali drożej, więc rynek trochę jest opustoszały. Zresztą to widać po wolumenie. Ale co jest pozytywne, to to, że po przebiciu wsparcia kurs nie idzie dalej w dół, tylko gdzieś idzie bokiem. Takie przebicie niejednoznaczne, czyli wyjście bokiem, no może być strefą akumulacji, gdzie jednak przebicie było tylko na pewien okres czasu, a potem pójdzie odbicie. Ktum. Tutaj nic się nie dzieje. Idziemy w bok, augur. Też się zbliżamy do końca dużego trójkąta, ale tutaj mamy trend boczny dłuższego czasu. Masan, pomimo tego flash crashu, i gdzieś kurs idzie w dół. No, 2 dni próba odbicia. Może kurs się jeszcze utrzyma, ale zobaczmy, że jesteśmy już prawie dna, czyli dna powiedzmy oprócz tego flash crashu, który wyznaczył nam jakieś dno na poziomie już abstrakcyjnym. Tak naprawdę, wrysujmy sobie je. Także pomimo tego gigantycznego spadku, też kurs jakoś mocno w dół nie chce ciągnąć. Można sobie to tłumaczyć, jak nie chce iść w dół, no to pójdzie w górę. Steam też gdzieś tam się utrzymuje.
Tak jak mówię, to może być strefa akumulacji, że nie chce iść w dół, więc akumuluje się, akumuluje i w końcu będzie wyższał. Albo pomimo tego, że dalej nie spada, cierpliwość inwestorów gdzieś tam zostanie wyczerpana i zaczną sprzedawać po niższych cenach. Stratis zachował się tutaj dość pozytywnie. A to jest kolejny przykład. Wyjście dołem z trójkąta i powrót do tego samego trójkąta, i potem kurs odbił od tej górnej linii trójkąta. Od dolnej linii, ale od góry. Czyli pozytywnie. Stellar. Przebicie tego wsparcia na linii trendu wzrostowego. No ale tylko mieliśmy tak naprawdę jedna świeczka przebijająca, druga, gdzie pogłębiliśmy dołek i nie doszliśmy do kolejnego wsparcia, którym było wcześniejszy szczyt. I kurs próbuje odbijać, więc może się okazać, że tutaj też będziemy mieli odbicie. Ale tu jeszcze się może sporo podziać. Waves. Tutaj za bardzo nie ma co o tym mówić ciekawego. Na NEM. Podobnie. Zbyt duże knoty. Zbyt małe korpusy i mamy jeden wielki chaos. Monero. To kolejna waluta, gdzie zbliżamy się do rozwiązania dużego trójkąta. Tu końcówka jest no 12, 11. Czyli tak naprawdę za niecałe 2 tygodnie. Może coś tutaj nastąpić. Ripple. Tak, Ripple, jak sobie zmniejszymy, to no jesteśmy po sporej korekcie. Były próby odbicia. Wpadliśmy w trend boczny, w ten kanał boczny, który się utrzymuje. Jednocześnie od dołu mamy wsparcie linii trendu wzrostowego. No i na razie to tak wygląda, że jest próba odbicia również na Ripple. Zcash. Na Zcash tutaj mieliśmy jakiś szybki wystrzał, ale poza tym to mamy również trend boczny. I kurs utrzymuje się powyżej linii trendu wzrostowego. Czyli też możemy mieć odbicie. No chyba to, co powtarzam w kółko, że dużo będzie tu się działo, patrząc na to, co będzie się działo na Bitcoinie. Ale to, co pokazał Bitcoin Cash, że jest szansa, pomimo na przykład jakichś negatywnych rzeczy, jakie mogą się wydarzyć na Bitcoinie, że jakaś kryptowaluta jednak wypłynie wtedy. Czy to będzie Bitcoin Cash? Nie wiem. Ale jest to jedna z wielu możliwości. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki wszystkim za uwagę i do usłyszenia następnym razem.